Hej, witajcie ponownie na kanale. Zgodnie z obietnicą w tym filmie zrobię taki mały update tego, jak wygląda moja redukcja. Więc w chwili obecnej ważę 97 kg, czyli zrzuciłem już około 6 kg. No, jestem tak mniej więcej w połowie, bo zostało mi jeszcze 7. Tak sobie zakładam, że przy 90 kg ta forma powinna być, mam nadzieję, bardzo dobra. I w sumie tak jak to sobie rozłożyłem czasowo, wszystko idzie zgodnie z planem. 2 kg średnio miesięcznie, czyli na koniec lipca chcę ważyć około 96, myślę, że trochę poniżej to będzie. Co dalej? No już niestety można powiedzieć, że zaczęła się prawdziwa redukcja, tak? Czyli głód zaczyna mi doskwierać. Także zaczynam powoli wprowadzać małe sposoby na oszukanie organizmu. Już pierwsza galaretka za mną, tak, czyli żelatyny, tam jakaś herbata malinowa. Z tym razem zrobię chyba z Pepsi Max albo z czegoś takiego. Poza tym odkrycie tej redukcji, polecam Wam wszystkim lód. Niby nic specjalnego, ale naprawdę wrzucam go do wszystkich szejków i on nie dość, że zwiększa objętość tam tego, co sobie z nim miksujecie, no to jeszcze sprawia, że praktycznie ze wszystkiego możecie sobie zrobić taki deser, coś na kształt, powiedzmy, lodów. Bardzo fajna sprawa, a jeszcze o tej porze roku w dodatku. W tej chwili robię aeroby, tak, cardio 4 razy w tygodniu. 3 razy to są, 3 razy to są hity i raz zwykłe cardio na, albo sobie pobiegam po prostu po lesie, albo robię to na Orbitreku, bo mam akurat w domu taką możliwość, więc rano jak znalazł. No w tej chwili jem 3100 kilokalorii. Jeśli chodzi o wyniki siłowe, to jest bardzo dobrze, tak, te spadki siły póki co, bo pewnie będą duże, mam nadzieję, że jak najmniejsze, ale na razie jest bardzo dobrze, tak, w wielu ćwiczeniach jeszcze jest progres siłowy, także się z tego cieszę. No co, no zaczyna się pojawiać coraz więcej żył wszędzie, także to też mnie bardzo cieszy. W sumie, mimo że zrzucam tą wagę, już teraz jest lepiej, ale mimo że ta waga cały czas spadała, to jeszcze tydzień temu bardzo dużo wody trzymałem wszędzie. I wynikało to głównie z tego, że od paru miesięcy bardzo dużo soliłem, naprawdę za dużo. Jadłem też sporo węglowodanów, tak, teraz już to rozkład makro sobie zmieniłem. Tych węglowodanów jest trochę mniej na korzyść tłuszczy. Dołożyłem oczywiście białka, bo wiadomo, trzeba dbać o efekt termogeniczny na redukcji. I widzę już, że ta woda odpuszcza. No i powinienem jeszcze trochę przyciąć na biału. Właściwie to zrobiłem to już 2 dni temu. Nic nie mam przeciwko nabiałowi, bardzo go lubię i w sumie stanowi on przez prawie cały rok większość z moich źródeł białka jest właśnie z nabiału, ale te proporcje muszę trochę rozłożyć bardziej równomiernie też na inne rzeczy, na mięso, mam nadzieję. Co do mojej redukcji, to myślę tyle, tak. Forma będzie na, mam nadzieję, 20 października igła. Teraz informacja, która mnie bardzo cieszy. Jeszcze wszystko jest w fazie dogrywania, ale prawdopodobnie zostanie nawiązana współpraca pomiędzy moim kanałem a forum Centrum Kulturystyki.pl. I na poczet tej nowej współpracy mamy dla Was konkurs. Link do wszystkich zasad konkursu, do regulaminu jest w opisie filmu.
Generalnie waszym zadaniem jest to, żeby pokazać swój dzień treningowy. Nie będę się wdawał w szczegóły, tam jest wszystko napisane. No, nagrody są bardzo atrakcyjne, zresztą macie też tam wymienione. Nagradzane są pierwsze 3 miejsca. Zapraszam was do wzięcia udziału, do rejestrowania się na forum. No i nic, trzymajcie się, róbcie formę. Jutro na kanale, tak jak obiecałem, film z mojego tygodnia. No i nic, pozdro. Na razie.